Witam Was bardzo serdecznie, drodzy Państwo. Ja jestem Pan Radowic, a to jest kolejny najwątły odcinek z symulatora Maszyna. W dzisiejszym odcinku będziemy kontynuować nasze zmagania z tym oto symulatorem. Jak to zresztą na dużej ilości transmisji. Sugerujemy ustawienie wartości 128 kb na sekundę. Na audio zero, no przecież jest. Czego wy chcecie, ciekawy człowiek? Witam serdecznie pana na transmisji. Mamy bez zbędnego przedłużenia, przejdźmy do symulatora. Jakby co, to nie jest wina mojego komputera, że ten symulator się lekko przycina. Jest to wina scenerii dosyć wymagającej i tego, że sam symulator nie daje sobie rady. Wobec nagrywania miałem taką samą ilość latek na sekundę, co mam teraz, a samo nagrywanie też obciąża komputer. Z tego, co widzę, jeszcze i tak nie mam 100% wykorzystania podzespołu. No cóż, bateryjkę załączyliśmy. I czekamy, aż się monitorki zapalą, załączymy sobie radyjko. I tak, w rozkładzie mamy tutaj kanał pierwszy. Skoro tak jest, to tak jest. Dzień dobry, próba radia. Próba radia. Słychać bardzo dobrze. Słychać bardzo dobrze, cieszę się bardzo. Wierzmy sobie tylny pantograf. Podnieśmy. 17.137 to była na odbiór. Dobrze. W peronach nie za daleko, żeby mogli krzyżować w razie czego jednostki na siebie. Dobrze. I wyłącznik szybki. Pociąg zatrzymuje się na niektórych stacjach. Bardzo ciekawy komunikat. Jeszcze tylko jednej rzeczy nie włączyłem. No myślę, że jakoś damy radę. A teraz jest od razu lepiej. Dobrze. Jeszcze czekamy na ciśnienie odpowiednie. Załączmy sobie reflektory. Mamy nawet wyjazd podany. I drzwi. Chcę otworzyć drzwi. Witam serdecznie, panie Pawle, przyminam. Dobra, mamy wsiadanie pasażerów, a minutka opóźnienia będzie niestety. Ale to ze względu na to ciśnienie. Dobra, rozujemy hamulec zespolony. A popełniamy przewód główny. Drzwi otwarte, cieszę się bardzo. Stopień wysunięty przynajmniej jeden, dobrze, w porządku. I hamulec sprężynowy. Pociąg 69-110, gotów do odjazdu. Gotów do odjazdu, zamykamy drzwi. Opóźnienie 1 minuta, dobra, mamy radę. Nie ruszamy.
Te lusterka już się rozsuwają, może i nie pokazuje się w nich nic innego oprócz trawy, ale działają. I zaraz przy 20 na godzinę powinien się schować od siebie. Gadę się, schował się. Pięknie. Dobra, damy ten tempomat na tą 60. Po 8 czy 512 jeszcze momencik i pojedziemy. Dobra, ściszymy trochę to radyjko. Sceneria jest podobna dla wymagających komputerów. Na razie mój sobie daje radę. Chociaż myślę, że to nie jest wina mojego komputera, bo nie mam zużycia procesora na pisanie karty graficznej. Następny planowy postój w ulicy Zdrojowej za 4 minuty. Dobrze, jak tam wyjechaliśmy, dobra, zmniejszamy prędkość. Jeszcze zrobimy tylko próbę hamulca. Tak, elektrodynamiczne też działają, dobrze. A sobie kupiłem walkie-talkie. A na co panu walkie-talkie? Żeby kolejarza udawać? Dobra, limit 120. Będzie, dobrze, pięknie. Od tego miejsca nawet jest 140. Rozpędzamy się. No, radiowy numer 1. A kolejowe? Witam serdecznie, panie Spej 305. Na transmisji na żywo. Ulica Zdrojowa, to chyba nie tu, mam nadzieję. Nie, to jest ulica miasta. Dobrze, bo tu będzie ulica Zdrojowa. Przejazd mnie. 69 w nazwie pociągu, tak. Bardzo śmieszne, nie? Przejazd 69 w nazwie pociągu. Też tak na początku się zastanawiałem, czy aby na pewno numer dobrze przepisuje. Tylko do nagrywania filmów. Że jakoś nadrobiliśmy, widzę czas. Serio? Miej odwagę marzyć dzięki wiosennym okazjom na Amazon. Do 40% taniej tylko do 13 kwietnia. Ciekawe urządzenie pewnie. Łoci to ci wypowiedzi do zania filmu. Dobra. Jesteśmy. To nie jest ta stacja? A to jest ulica Fabryczna. Ojejku. Ale żebym się zatrzymał. Pewnie twórcy chcieli pośmieszkować, no chyba tak. Ja tym bardziej nie zatrzymując się na tej stacji zatrzymać. Każdym zrobił. To będzie opóźnienie, drodzy państwo. To będzie opóźnienie.
Też mam Facebooka, gdzieś tam jest link do strony w opisie, się nie mylę. Tam przez stronę chyba też można wysyłać wiadomości, też jak się nie mylę, to tak było. Nie, ta maszyna to się teraz zmieniła, że ja nie wiem, czym grać mam teraz. No i co się w maszynie zmieniło? W sumie... Widzę, że trochę graficzka się poprawiła. Ale już widzę, że mój... To znaczy, no sam silnik chyba gry nie wyrabia, no. U mnie w teorii jeszcze nie ma obciążenia 100%owego, a... Z tego co widzę, lekkie ścinki są. Kurczę, ten pociąg nie ma hamulca. Hamuj, hamuj, hamuj. Ale awaryjny załączyłem przez przypadek. Otwórz te drzwi i tak mamy tą minutę spóźnienia. Pociąg 69-110 gotów do odjazdu. No pociąg 69-110. Czejmy. Ja w końcu nie ustawiłem tej kamery. No nie by się skropnąłem, że nie na tej stacji jest. Ale potem możemy sobie jeszcze obejrzeć, jak ten pociąg ze środka wygląda na zakończenie. No zazwyczaj pasażerowie, jak mają głowę, to na wysokości tego zagłówka, nie? Znaczy gdzieś tak. Dobra, ten tempomat na te 140. Nie machaj tym hamulcem, tylko się rozpędzaj. Następna stacja, co to miało być? Nurzec. Na 18 minut. Chciałem dzisiaj jechać misji na dzień pasażerski, tylko no. A pod tą scenerię w domyśle był ustawiony impuls 45 VM. Więc dlatego też na tej misji jedziemy. Znaczy, że pojawił się niedawno poradnik na kanale z tej lokomotywy, to postanowiłem też i ją nagrać dzisiejszy odcinek. Przy następnym semaforze ograniczenie do 100 km na godzinę. Dobrze, hamujmy więc. Nie do 100, 60. 40 albo 60.
60. Pośpieszny jedzie naprzeciwka. Pośpieszny albo ekspres. Nigdy nie wiadomo. Nie znam na tyle z tej scenarii, aby się wypowiedzieć na ten temat. Dzisiaj czat jest tylko dla subskrybujących użytkowników powyżej 5 minut, żeby się nie działo coś takiego jak na poprzedniej transmisji. No to była lekka przesada. I to jest szlakowe 120 na godzinę. I kanał radiowy R7. Zmieńmy. Dzień dobry, próba radia. Słuchasz dobrze, masz radę. Dobra, wyjechaliśmy, będę teraz jazdy wyjechaliśmy. To wygląda z widoku pasażera. Trzy osoby na transmisji na żywo i jakaś cisza na tym czasie. Co to się dzieje? Co to się dzieje dzisiaj? Może to mi się trzeba dać? Nie, nie, zaciął się. O dziwo, nie. Dobra, zmienimy to jedno jeszcze ustawienie. A tak zrobimy. Dobra. Dobrze, co to ma być? No co jest? Cze? Oje, nie teraz.
teraz. Pasjonat przejazdów kolejowych i dzwonów. Dziękuję bardzo. Zasubskrybowanie kanału i dołączenia do naszej społeczności. Miło pana widzieć na transmisji. Wersja 2203, zgadza się. To jest wersja 2203. I właśnie ten impulsing został dodany w tej oto wersji. Widzę, że na razie nie mam wyjazdu. Chyba trochę za szybko chciałem przegnać. Pa, no na razie. Dobra, czekamy. To jak mamy i tak jest jeden, to może jak i ze w trzy, może? Nie, to nie jest próba radia, to jest... coś innego chodziło, no dobrze. No dobrze, ale jak ten pociąg wygląda ze środka, pewnie zastanawia się każdy z was. Witam serdecznie panie Jakubowy, autobusiarz na transmisji na żywo. No to wygląda Impuls 45 WE. Też dzisiaj pan pobrał wersję maszyny nową.
No to super, może wam sobie pograć. Jak po roku się w końcu doczekaliśmy tej nowej baczni. No to jest nowa sceneria, jak się nie mylę, na wrzosach. Czekamy, nie wiem na co, ale no czekamy. W każdym razie. Ktoś tu pewnie jedzie. Pija jedzie. Staneczka. Zwalnionami. Czyżbyśmy mieli mieć przez to opóźnienie jakieś? Które będziemy musieli nadrabiać? Jedzie, jedzie, jedzie intensywnie. Się zbliża. Jeszcze trochę się pozmieniało, jeśli chodzi o te okienka. Pozmieniało się. To o wiele ładniejsze. Tyś się pozmieniało, że jest mniej klatek na sekundę. Tyś się zmieniło. Ciekawe, jak maszyna wygląda w najlepszych ustawieniach graficznych, bo niestety nie mogłem ustawić najlepszej, bo silnik gry chyba sam nie wyranął. Ja nie miałem zużycia procesora większego niż 50%. Ani karty graficznej, a się wszystko przycinało. Więc chyba najwyższej jakości po prostu sam się nigdy nie jest w stanie działać. Ja aktualnie gram na domyślnych ustawieniach graficznych, jakie były. Jedź z tą stoneczką, jedź, bo ja już chcę ruszać, nie? Ten pomoc sobie zmienia na 100. Pięknie. No, około 40%, 30. No tak, no na domyślnych ustawieniach też tyle, no i no, działa to w miarę płynnie. Jakbym je podniósł teraz, to już by to przestało działać płynnie. Wystarczy, zatrzymaj się. No właśnie, silnik gry nie wyrabia, zgadza się. Zgadza się. Czyli potwierdzone info. Dziesiątka i zaraz stówka będzie. Dobra, już jest. Będzie ładny autobusik. Cobor. Manik. No w tych impulsach to jest akurat fajny ten tempomacik.
sumie fajna muzyka dać pod maszynę akurat. Taka spokojna. Ciekawe, czy dzisiaj będzie więcej wyświetleń niż zazwyczaj. W sumie nowe wersje maszyny, więc niektórzy powinni się tym zainteresować. No i na razie wchodzą czasami jacyś ludzie. Na przykład tutaj jeden pan wszedł, dał subskrypcję i poszedł. Chociaż nawet nie wiem, czy ją zostawił, czy sobie nie zabrał subskrypcji, bo musiał zasubskrybować, żeby coś napisać, nie? Na razie przekonamy o tym. Zostawił subskrypcję, zostawił pan. A jeżeli jesteś nowy na kanale, zachęcam do zasubskrybowania kanału, klikając czerwony klawisz tak, aby stał się szary, oraz zostawienia dzwoneczka, aby być na bieżąco ze wszystkimi odcinkami. Mokro. Jeżdżałem przez mokro.